Agnieszka, czy ty jesteś psychologiem? Bardzo często słyszę to pytanie podczas rozmów z kobietami, albo takie stwierdzenia: Agnieszka, ja wiedziałam, że dzisiaj będziemy robiły przegląd szafy, wiedziałam, co będziemy robić, wiedziałam, jak to będzie wyglądało. Jednocześnie dopiero teraz rozumiem, o czym rozmawiałyśmy, kiedy jestem w procesie tych zmian i ich doświadczam. I dzisiaj będziemy rozmawiały na ten temat, czy ubrania mogą być taką formą terapii i czy mają wpływ na to, jak się czuję. I mam przyjemność od 17 lat pomagać kobietom w tym, aby czuły się rewelacyjnie każdego dnia w tym, co na sobie noszą. Napisałam także na ten temat książkę Stylowa Królowa, jak i również też szkolę kobiety, które chcą zostać osobistymi stylistkami. Wszystkie linki do rzeczy, które też będę mówiła dzisiaj, znajdziecie w opisie tego filmu. Na tym kanale również możecie już znaleźć mnóstwo filmów stylizacyjnych dla Was, takich poradnikowych, które pomogą Wam wprowadzić zmiany w Waszej szafie i w dobieraniu ubrań dla siebie już teraz. A zanim jeszcze też zacznę, zachęcam Was do obejrzenia takiej serii Zaglądam do kobiecych szaf, gdzie zapraszam kobiety do tych odcinków i między innymi możecie zobaczyć odcinek z fotografką gwiazd Katarzyną Piwecką, także serdecznie Was do tego zachęcam. I szybciutko też powiem, co się u mnie dzieje, dlatego że pytacie już, czy będzie coś świątecznego, coś planuję. Planuję na przyszły rok bardzo fajne projekty, z pewnością takie, które pomogą Wam zamienić nie mam się w co ubrać na mam się w co ubrać. Jednocześnie dajcie też znać, jak Wam się ta wizja podoba. Także obony podarunkowe są przygotowane dla Was i również link do nich będzie w opisie filmu. Możecie oczywiście sprawić bliskim Wam osobom taki prezent, spotkanie ze mną, przegląd szafy, zakupy, czy też praca nad stylem. No i co? I jeszcze oczywiście książka, która czyta się jednym tchem. Takie mam opinie od czytelniczek. W 1-2 wieczory podobno połyka się ją po prostu. Pewnie też dlatego, że jest dołączona moja historia i jest bardzo, bardzo wciągająca. Także jeśli macie ochotę, zapraszam Was, kliknijcie w link w opisie i sprawdźcie więcej na temat książki. Oczywiście, jeśli ktoś chciałby z dedykacją dla bliskiej osoby, wystarczy w zamówieniu wpisać imię osoby i będzie oczywiście personalizowana dedykacja także dla niej. W zeszłym roku marka odzieżowa Medicine przy współpracy z Dorotą Masłowską i Maciejem Chorążym stworzyła taką kolekcję ubrań Very Alternative Medicine. I motywem przewodnim tej kampanii miała być właśnie taka terapia ubraniami, która miała na celu uśmierzać ból istnienia. I link do tej reklamy znajdziecie również w opisie tego filmu. Możecie zobaczyć człowieka, który przegląda telefon, jest znudzony, pojawia się właśnie taka bezsenność, taka pustka i właśnie pokazane jest to, że receptą na to złe samopoczucie są ubrania marki Medicine. I w filmie oczywiście też jest podpisane, że to wszystko, co pokazują, to jest fikcja, to jest forma po prostu przekazu tej nowej kolekcji ubrań. I koncept właśnie tej kampanii miał nawiązywać do problemów z dobrostanem psychicznym, czyli właśnie taką bezsennością, poczuciem pustki i takim ogólnie też złym samopoczuciem. I internauci zarzucali marce to, że naśmiewa się z problemów psychicznych. I Dorota Masłowska napisała w jednym z komentarzy w taki sposób: nie moglibyśmy naśmiewać się z depresji. Musielibyśmy wtedy naśmiewać się ze swoich rodzin, przyjaciół i przede wszystkim na różnych etapach życia z samych siebie. Jestem teraz bardzo ciekawa, jakie Wy macie do tego podejście po obejrzeniu też tego filmu, po obejrzeniu tego przekazu, bo chciałabym teraz też przytoczyć Wam historię jednej z moich klientek i zmienię tutaj imię, niech to będzie Ania. Miałam przyjemność pomagać Ani
ostatnio właśnie podczas przeglądu szafy też pracowałyśmy nad odkrywaniem stylu. Jednocześnie, kiedy właśnie byłyśmy w tym procesie już przeglądania ubrań, oczywiście pojawiają się też różne emocje, różne rzeczy też się otwierają w głowie. Miałam przyjemność spotkać Anię po tygodniu właśnie naszego takiego przeglądu szafy, kiedy spotkałyśmy się ponownie. I Ania powiedziała mi wtedy, że chciałaby się czymś ze mną podzielić, bo zostawiłyśmy w szafie jedną z sukienek, w której ona wygląda fajnie, ale miała okazję dużo myśleć na różne tematy przez ostatni tydzień, bo w związku z tymi ubraniami też pojawiły się różne pytania i też takie, wiecie, myśli przychodzą do głowy. I powiedziała mi, że nie jest pewna, czy chciałaby zostawić tą jedną sukienkę, którą właśnie zostawiłyśmy. Że ona wie, że fajnie w niej wygląda, jednocześnie nie czuje się w niej już dobrze, a powiedziała mi, że nie powiedziała mi tego wcześniej, bo jeszcze też nie była pewna co do tej sukienki. I też zdradziła mi taki sekret swój, że ta sukienka ma bardzo emocjonalny ładunek energetyczny, dlatego że ona kojarzy ją z daną sytuacją, która była dla niej trudna. Dlatego podjęła krok taki, że wyciągnęła z szafy tą sukienkę. Natomiast powiedziała mi też coś takiego, że jeszcze nie jest gotowa na to, żeby wynieść tą sukienkę z domu i podać ją po prostu gdzieś dalej. Zrobiła pierwszy krok, że wyciągnęła tą sukienkę z szafy i po prostu dała sobie przestrzeń do tego, żeby zrobić później dalej następny krok. I powiedziała mi też w takiej emocjonalnej, bardzo naszej wspólnej rozmowie, że właśnie dopiero teraz doświadcza tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, bo ona słyszała, o czym rozmawiamy, ona wiedziała, że będziemy robić przegląd szafy, będziemy się uczyły świadomego dobierania ubrań dla siebie, jednak dopiero poczuła to, o czym mówiłyśmy podczas tego przeglądu szafy, kiedy była już w tym procesie i doświadczała po drodze różnych emocji, które gdzieś tam nawet na przestrzeni kolejnych dni gdzieś się też jeszcze pojawiały. Herbatkę, żeby się trochę napić. To są takie spotkania herbatkowe, wiecie, że ja uwielbiam herbatki. I wiecie co, obserwując w ogóle też kobiety, które się do mnie zgłaszają, kobiety, z którymi miałam przyjemność właśnie też przebywać więcej, pomagać w przeglądzie szafy, czy też zakupów, czy przechodzić cały proces zmian takich wizerunkowych, bardzo często zauważam, jakich zmian doświadczają poprzez to, że dobierzemy ubrania w taki sposób, które są z nimi harmonijne, spójne, w których one naprawdę czują się dobrze. I bardzo często zauważyłam właśnie to, że takie zmiany, chociażby nawet przegląd szafy, bardzo wiele wnosi, bardzo wiele zmienia. Z tego względu, że zauważyłam, że wtedy dziewczyny, kiedy fajnie się czują, wprowadzają kolejne zmiany na lepsze w ich życiu. Że wtedy, kiedy się fajnie czują każdego dnia, to wiecie, no nie musimy sobie wtedy mówić, że okej, jestem pewna siebie, tylko to wynika już naturalnie, bo ty jesteś fajnie ubrana, te ubrania są do ciebie po prostu dopasowane, to znaczy fajnie ubrana, w których ty czujesz się dobrze, bo każda z nas jest inna i każda z nas w czymś innym będzie się czuła fajnie, tak? W połączeniu różnych ubrań i to jest fajne, że jesteśmy po prostu różnorodne. Jednocześnie to dodaje każdego dnia więcej energii do działania. Wtedy fajne jest to, że masz taką motywację do większego działania, masz więcej odwagi wprowadzać kolejne zmiany w Twoim życiu na lepsze. Zauważyłam u dziewczyn coś takiego jak na przykład zmiana pracy. Tak, na inną, jakąś fajną, o której wcześniej myślały, ale nie były do końca pewne. Teraz już były pewne, bo lepiej się czuły, były jakieś takie odważniejsze. Albo wprowadzały nowe pomysły do swoich firm, o których wcześniej myślały, ale nie miały na to odwagi. Albo przemeblowanie w domu.
cokolwiek, po prostu kolejna zmiana na lepsze. To jest taki, wiecie co, sam nawet przegląd szafy to jest taki wyzwalacz po prostu wspaniały do tego, że chce mi się teraz zrobić więcej, bo fajnie się czuję, mam poukładane, nie mam tego chaosu w szafie, który się przenosi gdzieś tam na życie i to jest wtedy takie bardziej spójne. I chciałabym Wam teraz też przeczytać fragment z książki Modoterapia, z książki Modoterapia Antoniny Sameckiej, która właśnie napisała coś takiego. Posłuchajcie. Co Cię gryzie? Mamy niemowlaków obsesyjnie szukają ubrań z miękkich materiałów. Wycinają sztywne metki i starają się, by nic nigdzie nie uwierało, inaczej dziecko płacze. Traktuj siebie z identyczną troską. Pozbądź się wszystkich rzeczy, które Cię krępują, elektryzują się, są za ciasne lub uszyte z drapiących, nieprzyjemnych dla skóry materiałów. Masz wątpliwości? Wyobraź sobie, że siedzisz w kinie, piją Cię buty, a sweter gryzie w szyję. Fajny film? I słuchajcie, jestem teraz bardzo ciekawa, czy odczuwacie, czy odczuwasz różnicę wtedy, kiedy siedzisz na przykład w szlafroku, w nieumytych włosach, w papciach, niepomalowana, a pomiędzy tym, kiedy ubierzesz swoją ulubioną sukienkę, ubierzesz szpilki albo po prostu wygodne buty, taki zestaw, który jest dla Ciebie fajny, odczuwasz różnicę w samopoczuciu? Dajcie proszę znać w komentarzu, to jest bardzo, bardzo ważne. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze odczucia na ten temat. Na temat też tego całego odcinka, który dzisiaj dla Was nagrałam. Wiem, że można by na ten temat dużo mówić jednocześnie. Nie chcę, żeby ten odcinek był za długi i myślę, że ten temat, jeśli będzie Was interesował, pociągniemy dalej i możemy na ten temat dalej nagrywać odcinki, rozmawiać. Chcę, żeby to była taka interakcja pomiędzy mną a Wami, żebyście Wy też napisały właśnie, jakie są Wasze odczucia na ten temat. I odpowiadając też na pytanie, czy jestem psychologiem? Nie, nie jestem także psychologiem. Jednocześnie mam bardzo rozwiniętą empatię i dzięki temu mogę wczuć się w drugą osobę, mogę poczuć jej emocje i to daje mi też bardzo dużo podczas mojej pracy, kiedy bardzo dużo pracuję na odczuciach tego, jak się ktoś czuje w danym ubraniu. I to jest bardzo ważne, dlatego że właśnie to doświadczenie życiowe pokazało mi to, że psychika ludzka jest bardzo interesująca i też zgłębiam cały czas ten temat. Jednocześnie właśnie też życiowe takie doświadczenia, jak i praca wieloletnia z kobietami pokazała mi to, że odczucia są po prostu bardzo ważne. A czy terapia ubraniami jest możliwa? Myślę, że na to pytanie pozostawmy odpowiedź ekspertom, czyli psychologom, terapeutom, osobom, które po prostu się na tym znają. I jeśli będziecie zainteresowani tym tematem, to ja chętnie zaproszę do odcinka psychologa. Dajcie znać w komentarzu, czy chciałybyście takie spotkanie, taką rozmowę też usłyszeć na ten temat. Jednocześnie dziewczyny, jestem przekonana o tym, że ubrania mogą dodać Wam więcej odwagi każdego dnia. Możecie mieć więcej energii do wykonania zadań, które macie po prostu do wykonania w ciągu dnia. Czujecie się lepiej, czujecie się pewniejsze siebie, bo to wypływa z Was wtedy naturalnie, kiedy macie dobrze dobrane ubrania do siebie. I każda z nas jest inna i każda z nas będzie miała inne ubrania, w których po prostu będzie się czuła dobrze. Będziecie mogły inwestować świadomie pieniądze w ubrania, które do Was pasują. Będziecie miały czas każdego ranka na wypicie herbaty pysznej, a nie zastanawianie się, w co ja mam się ubrać, tak? Czyli po prostu będziecie miały czas dla siebie, bo dobieranie ubrań dla siebie to jest też takie zadbanie o siebie, jak o najlepszą przyjaciółkę, o swoje dobre samopoczucie.
I chciałabym Wam też przeczytać taki cytat na sam koniec. Szczęście to takie perfumy, których nie można wylać na innych, nie pokropiwszy nimi swojego ubrania. Waldo Emerson. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, no i oczywiście pozostańcie ze mną i jak klikniecie sobie też dzwoneczek, to otrzymacie powiadomienia o nowych filmach. Zapraszam Was także również na mój Facebook i Instagram w Instastories, gdzie na bieżąco się z Wami witam i możemy też wtedy sobie porozmawiać. Do zobaczenia. Pa, pa.